Witajcie, Ancymony. Dzisiaj będziemy się wkurzać, denerwować, krzyczeć, zaciskać zęby, czyli coś, co robię na co dzień, gdy nikt na mnie nie patrzy i siedzę sam w domu, płacząc w kącie. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie grałem w tą grę. Zobaczyłem tylko, że ludzie mogą się powkurzać. Ja lubię się czasem powkurzać i zawsze mnie to śmieszyło, jak ktoś rage'uje przy grze, więc press any button, enter. Naciskam spację i nie było... Spacja nie mogła się liczyć. Pozdrawiam tego Ancymona, który dał mi Steama z tą grą. Dzięki, mordo. Zawsze skanuj tę sekcję. Ale będę miał przez serane w tą grę, już nie pamiętam klawisz. A ta gra już widzę, że jest trudna, więc zdechnę i będę się wkurzył. Przygotuję sobie poduszkę, że mógł w nią drzeć się. Będziemy darli się w poduszkę, żeby sąsiedzi nie słyszeli. No nie do mnie kochania moje, więc odbiorę. Ej! Jeszcze się nie zabiłem! Wyłączyła mi się kamera, więc lecimy dalej! Woo! O, dostałem monety. Nie, ja się nie znam, to jeszcze nie kupuję. Jeszcze nie kupuję nic, bo źle coś zrobię i będzie źle. Nie kupuj tego, bo... Nie kupuj! To chyba pierwszy level, nie wiem. Zacznijmy! Dobra, zaczynamy. Tak w sumie to teraz witajcie Ancymony, nie? I tak dalej. Kurwa, już przegrywam? Nie, jeszcze nie przegrywam. Kurwa, w ogóle miałem nie bluzgać w tym filmie, co teraz? Jak w ogóle raz zginę, to już jest źle, czy o co chodzi? Kurwa, mać. Spróbujemy jakoś to przetrwać. Kurr! Dwa mać. Wy syny jedne. Dwa mać, nie ten klawisz. Jedziemy dalej, woo! Kurwa! Mać. Już wiem, dlaczego ludzie tak od razu biorą retry, bo później jak jest jakiś boss, to pewnie jest tak przesrane, że nic nie mogą zrobić, nie? I w ogóle czemu ta gra jest taka, że nie można tu zapisywać często? Przecież to nie można tego przejść. Angry Game! Woo! Z każdym zdechnięciem będziemy się coraz bardziej wkurzać. Przecież na tym polegają takie gry, prawda, Mateusz? Fajne gry, Mateusz! Nie masz co grać, będziesz grał w gry dla dzieci. Dla dzieci? Ej, Mati, to nie są gry dla dzieci, indie. To indie trzeba mieć po prostu charakter i musisz się znać, bo jak się nie znasz i jak nie lubisz indie, to w ogóle jak możesz? Kurwa, za takie gry się powinno płacić więcej pieniędzy. Pieniędzy więcej, bo oni nie mają pieniędzy, więc musisz im dać więcej. To jeszcze nie ten poziom zdenerwowania, żebym aż brał tą poduchę. Kur, no przecież myślałem, że zdechł. Dobrze, że zdechł. Teraz nie zginę. Zero deaths. Ja cię pierdę? No, także gameplaye z tej gry nie mogą wyglądać inaczej niż właśnie w ten sposób. Przecież jak miałbym o czymkolwiek mówić, skoro nie można to o czymkolwiek mówić, nie można się skupić nawet. No, ale nie, Mati, co? Nie denerwuj się. Czemu udaje, że się denerwujesz? Tak naprawdę się nie denerwujesz, prawda? Denerwować się na grę? Mateusz, weź się uspokój. Czemu się denerwujesz na grę? Ty nią sterujesz. Prwa! Nagrywam w ogóle ten odcinek, jak rodziców nie ma w domu, bo jakby byli, to by było... Co się dzieje z naszym dzieckiem? Zapytałaby pani Beata, swego męża. 2 HP. Czyli w tym momencie już powinienem... 1 HP. Ty... Choroba jedna. Nie, fajnie jest. Fajna gra, fajna gierka. Mam nadzieję, że przynajmniej na jeden odcinek będę przechodził... Nie! Przynajmniej na jeden odcinek będę przechodził, nie wiem, jeden poziom. Fajnie by było. No ile ich jest, kur... Wszystko będę musiał wycinać, wszystkie bluzgi, ale to będzie katorga. Ale na farcie lecę do góry. O właśnie, skończył mi się fart już mój. Jo! No przecież na pewno ta kula w niego musiała trafić. No jak? 2 razy kliknąłem, o co chodzi? Dobrze mi idzie. Dobrze, dobrze, dobrze. No nie, przecież zabiłem go. O, nie ma tu podwójnych skoków, Mateusz, czemu to robisz? Mateusz, jak wygląda depresja? Czyli Cuphead, czyli filiżanko głowy. Nie wiem, praktycznie w ogóle nie umarłem w tej grze nawet jeszcze. O co chodzi? Czemu wszyscy umierają i tak się wściekają? Czemu tak rage'ujecie? Ludzie, przecież to tylko gra. Można na ludaczku sobie ją przejść, elegancko. Patrzcie. PAMAĆ! Ale ładnie, jak przejdę to będę się tak cieszył, że puszczę chyba muzykę, po prostu nie wiem. Jakąś ładną taką podniosą, że jednak mi się udało, że wszystko okej, okay, że jednak nie martwcie się, że Mateusz żyje, nie? A jeśli nie, to się zapierdą. Jak ludzie będą przychodzić przy moim oknie, to będą myśleli, że kogoś mordują. A to nie, a to tylko Mateusz gra w jakąś zasraną grę! Mateusz, czemu się denerwujesz? Nie powinniśmy się denerwować. Powinniśmy cieszyć się każdym dniem. Każdym dniem, każdą chwilą, bo przecież chcę zdobyć tą kurwaną kartę. Nie można nie przeklinać grając w tą grę.
Naprawdę, to jest niewykonalne. A jeśli ktoś nie przeklina, to jest święty. Jeśli ktoś nie przeklina, grając w tą grę, jest po prostu geniuszem. Szczerze mu gratuluję i współczuję, że nie może sobie pobluzgać. Ale mi dobrze idzie. Babać, no! Przecież to jest do chulia niepodobne. No nie! Ale będę przester jak Uroja zawsze. Zawsze się wkurzę na niego, że ma taki albo słaby mikrofon, albo tak drze mordę do tego mikrofonu, że są takie przestery, że tego się nie da słuchać. Jakaś mucha wkurzająca tu lata. Witajcie, Ancymones, temat. Ja dzisiaj sobie pogramy w gierkę, a nieraz w nią nie grałem. Nie mam pojęcia, czemu ludzie się tak na nią denerwują. Aż mi się wyłączyło nagrywanie. Ale nie mogę teraz przestać, bo zdechnę. Bo zdechnę, a jak zdechnę, to będę zły. Oh boy! Zapomniałem o tym skór... Nie! Kurwa! Byłeś tak blisko, już nosem dotykałeś tej jeba flagi! To znaczy ten. Witajcie, Ancymony. Robię challenge, nie zabij się. Tak nazwę ten film. Spróbuj się nie zabić challenge. Spróbuj nie umrzeć. Spróbuj nie umrzeć z krwienia się. Challenge. Ja już nie chcę w to grać. Już mi się znudziła ta gra. Nie to, że nie umiem w nią grać, tylko po prostu mi się znudziła. Ile można grać w jedną gierkę? No naprawdę, ludzie. Myślałem, że mnie ugrze. Że mnie użre. Było w takim jednym serialu w 13 posterunku. Chodzi stępień, kuleje i mówi, żaba mnie użarła. Nie wiem, czy wam to mówię, zapomniałem w ogóle już... Ale wiecie, co jest najgorsze? Że nie mogę nie przejść tego, bo odcinek by wyglądał tak, że po prostu zatrzymuję się na jednym lewerze. To oznaczało, że nie miałbym skilla, a przecież umiem grać w gry. Przecież Call of Duty grałem w ten... W CS-ie mam rangę G3... To jest prawie kałach. Kurwa, ten mały kurdupel musiał mnie zabić, no jakby Borbop mi strzelił liścia, to jest tak, coś takiego. Strzelałem do ciebie, jak mogłeś nie umrzeć, kurwa. Będę strzelał wszędzie. Dobra, coraz bardziej już kumam tą grę. Dobra, zero deaths. Już ani razu nie umrę w tej grze. Trzeba spokojnie lecieć. Spokojniutko, z wyczuciem. Pan, jeszcze mi się wyłącza nagrywanie, no przecież o chuj można. A wiecie, jak mnie to wybija z rytmu, naprawdę. Kurwa, macz ty fiucie, ja pier... ten... Jak? Po co się denerwować? Nie rozumiem. Fajnie jest, naprawdę. No, bardzo mi się podoba ta gra. Może trzeba pozytywnie do niej podejść. A nie się wyzywać i w ogóle... Po co wyzywać, nie? Po co się w ogóle wściekać tak naprawdę? No nie ma to sensu, no. A później ludzie się denerwują i że gry są złe i że powodują to, że... Że powodują to, że ktoś jest agresywny? Dajcie spokój. Jak takie gry mogą wzbudzać agresję? Przecież jak ja pogram w to pół godziny, to ja nie będę zły już na najbliższe 20 lat, bo już nie będę miał sił po prostu być zły na co innego, prawda? Umarłem. Ja czekam, aż Klosuk zrobi z tego recenzję, bo będzie mistrzostwo świata po prostu, że no, głupia gierka. No, i ogólnie to mamy takie, no, i latają tak dużo. Głuchole takie, o, i tutaj taki, o, taki kolczak, i można go ogonem zabić. Oj, tu tak grzyby takie i spadają takie. Takie głupki. No. Kruci. Myk. Ocie chuj. Spierdolę. Wiecie, co jest najgorsze? Że to nawet nie jest boss chyba w tej grze. Dobra, teraz się musimy skupić. Najpierw tego zaciukać. Ty skaczesz. Ciebie zabijam. Ty skaczesz. Ciebie zabijam. Ty skaczesz. Ciebie zabijam. O Boże, jedyny zaraz się zesram na miętko. Jeden chyba z 5 leveli został przeszędnięty przeze mnie. Ja pier w końcu. O, grałem w to tylko 1 minutę 54, a tak naprawdę nie umarłem. Skill level. Pary, HP bonus. Brand new record. Woo! Widzicie? Po co się denerwować w ogóle w tej grze? Nie ma sensu. A ludzie się denerwują i wściekają i tak dalej. A jak ja wygrałem? Zobaczmy, co jest tutaj jeszcze. Bo tam już mi nie starczy sił na... No następny level chyba. A nie pamiętam, jak się robiło tamten... Nie pamiętam, jak się robiło tamten specjalny cios. Wajca teraz? Jak mam to zrobić? Nie pamiętam. A który był od tamtego? Nie pamiętam, który to był klawisz. Nie poddajemy się, Mateusz. Fajna zabawa. Fajnie jest. Uhuhu, fajnie. Naprawdę, fajowo. Zabiję go. I co teraz?
Ale się cieszę, masakra, jak to się można cieszyć. 57 pary, nie wiem co to jest pary. Super Niter, nie wiem co to jest, C plus, nie wiem co chodzi w ogóle z tymi. Ale ze mnie kozak. I w tym momencie ja wam bardzo dziękuję za te 10 minut wkurzania się, denerwowania, irytowania, krzyków, płaczu, zgrzytania zębami i w ogóle i tej depresji, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało i chcecie drugą część, ja wiem, że to jest gameplay i to jest onkogranie i takie coś trochę zupełnie inne na moim kanale. Jeśli chcecie zobaczyć, jak się dalej wkurzam i jak później szlifuję swoje umiejętności, to dobijmy do 3000 lajków. To wtedy będę, bo 2 to jest taki standard, 1,5 to jest taki standard, 3 to jest tak, jak ludziom się coś podoba, przynajmniej tutaj ostatnio na moim kanale. Więc jak wam się spodobał ten materiał, zostawcie komentarz. Może coś innego powinienem robić, jakieś rady. Jeśli wam się podoba, dobijmy do 3000. Będzie naprawdę fajnie. Ja się z wami żegnam. Płakać dalej w samotności. I tyle ode mnie. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Wpadajcie na grupę Ancymonomatyka, Face'a, Snap'a, Instagrama, sklep z koszuleczkami, Patronite'a. Co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć i baja.